jesteśmy na miejscu. Jaki przyjemny hotel. Co do licha? Recepcjonista śpi. Czy na pewno jesteśmy we właściwym hotelu? Dziewczyny, czy to jakaś pomyłka? Dzień dobry. Chcemy pokój. Najlepszy, jaki macie. O, jasne. Proszę pani, chwileczkę. Oto nasz najlepszy pokój. W porządku, dziewczyny, rozgośćcie się. Wygląda na to, że trwa tu jakiś remont. Ale na pewno wszystko niedługo będzie idealnie. O rany, co to za okropny pokój? O nie, to zupełnie nie to, o czym marzyłyśmy. Ups. Wygląda na to, że dziewczyny czeka niezapomniany weekend. I to na pewno. Ile tu śmieci? Strasznie śmierdzi. Co to jest? Pająk? Boże, jak on się tu dostał? Dość tego. Kończy mi się cierpliwość. Dziewczyny, zajmę się tym. Patrzcie. W porządku, mój ulubiony notatnik. I długopis oczywiście. Okej. Naszkicujmy kilka opcji. Właśnie tak, to tutaj, a to tam, ostatnie szlify. Proszę, plan pokoju gotowy. Co o tym myślicie, dziewczyny? Wiem, że jestem geniuszem. No to do roboty. Zaraz ładnie odświeżymy ten pokój. Żegnajcie śmieci, żegnajcie rupiecie. Och, kiedy ostatnio ktoś tu sprzątał? Trzeba się będzie troszkę spocić. Szykujcie się, dziewczyny. Właśnie tak. Nasz pokój jest teraz idealnie czysty. Co byście beze mnie zrobiły? Hej, a co robi Sophie? Czy to nasiona? Ale są jakieś niezwykłe. Ciekawe, co z nich wyrośnie. Zaraz się dowiemy. Oczywiście nie od razu. Natura nie lubi pośpiechu. Wow, czy wy też to widzicie? Z magicznych nasion wyrosło wspaniałe drewniane łóżko. Nie do wiary. Dobra robota, Sophie. Tymczasem Monika jest zajęta robieniem czegoś równie ważnego. Teraz użyję swoich ognistych mocy, aby połączyć te żelazne rurki. Wow, ale fajnie. Dobrze jest mieć takie moce w palcach. Brawo, dziewczyny! Odwaliłyście kawał dobrej roboty! A gdzie się podziała Jess? O, tu jest! Co, ona przyniosła tu wannę? Wygląda na to, że ktoś bardzo lubi wodę. Jess, powinnaś była pomyśleć o innych dziewczynach. Jak one mają żyć w takim aquaparku? Jaka jestem zmęczona! Kto by pomyślał, że wanna jest taka ciężka? Dobrze, czas na troszkę magii. Co ona zamierza zrobić? Chociaż nieważne, to jest piękne. Oj, wygląda na to, że sama magia tu nie wystarczy. Będziesz musiała użyć siły. To dopiero moc. Brawo, Sophie, dobrze się spisałaś. To nic takiego. Teraz moja kolej. Do dzieła. Okej. Łapcie. Monika, a to twój pędzel. No i dla mnie. Świetnie. Pomalujmy nasze małe gniazdka. Nad kolorem długo nie musiałam myśleć. Oczywiście, że wybiorę mój ulubiony. Zielony. Spójrzcie na ten soczysty, jasny odcień. No to zaczynamy malowanie. Już widzę, jakie piękne będzie moje łóżko. O tak, to jest po prostu wspaniałe. Ja oczywiście wybrałam najlepszy kolor. Niebieski. Kolor morza. O tak, jest pięknie. Ej, co jest? Skończyła się farba? Niemożliwe. Szkoda.
Ale mam pomysł. Jak świetnie skontrolować wodę. No i proszę, zupełnie inna bajka. Mogę kontynuować. Och, jaki piękny kolor wybrałam. Jest jak niebo. Aż zapiera mi dech w piersiach. Moje łóżko będzie niesamowite. Dziewczyny będą zazdrosne. Jestem tego pewna. Nadszedł czas, aby stworzyć naprawdę ogniste łóżko. Tak, tak, to co lubię. Czerwony to najlepszy kolor. Ale mam jeszcze tyle do malowania. O, mam pomysł. Dziewczyny niech sobie dalej malują. Ja zrobię to szybciej. Gotowe. Dziewczyny skończyły malować. Spójrzcie na te wszystkie piękne kolory. Wspaniale. Ewidentnie czegoś tu brakuje. I wiem czego. Więcej zieleni. Och, jak cudownie. Ale potrzebuję czegoś jeszcze. O tak, teraz jest o wiele przytulniej. Na takim łóżku można wypocząć. Położę tu kilka poduszek. Jess, wszystko w porządku? Kurczę, głupia siatka. Zawsze się w niej zaplątuje. Kurczę. Dobra, czas udekorować moje przytulne małe gniazdko. O tak, proszę bardzo. Super. Ale co to za wanna bez wody? Zaraz to naprawię. Od razu będzie przytulniej. Super. Jedyne, co chcę teraz zrobić, to położyć się i zrelaksować. Czyż to nie jest idealne miejsce na wypoczynek? Mogłabym tu spędzić cały dzień. Jak wspaniale. Jess, jesteś taka śmieszna. Ciekawe, co ja powinnam wymyślić. Wiem. Mam genialny pomysł. Czas na trochę magii. Czy to nie wspaniałe? Prawie zapomniałam. Bum! Myślę, że im więcej ognia, tym lepiej. Teraz będzie naprawdę gorąco. O tak, to jest to. Teraz przyda się trochę węgla drzewnego. Rozłożymy go tutaj. No i proszę. A teraz porządnie go rozgrzejemy. To mój ulubiony węgiel. I moja poduszka gotowa. Mam nadzieję, że przyśni mi się erupcja wulkanu. Monika fajnie się urządziła. Ale ja mam lepszy pomysł. Oczywiście, jak można zamieszkać w pokoju bez zasłon? Będzie przytulnie i ładnie. Ale to mi się podoba. Ale nie mogę spać na niczym innym, tylko na chmurkach. Są takie mięciutkie i wygodne. A to tęcza. Jaka słodziutka. Położę to wszystko i mogę odpoczywać. Dziewczyny, wasz odnowiony pokój wygląda cudownie. Co porabia Sophie? Ojej, jakie soczyste, dojrzałe winogrona. Mała przekąska się przyda. Ojej, jaki piękny motyl. Myślę, że potrzebnął jej nowy pomysł. Nie spodziewałam się, że to przytulne gniazdko można zrobić jeszcze bardziej przytulnym. Jedyną rzeczą lepszą od pięknego poranka w naturze jest śniadanie w naturze, prawda? Jakie pyszne i soczyste winogrona! Sophie, wszyscy ci zazdrościmy. A to co? To chyba Jess. Chyba bada dno morskie w poszukiwaniu czegoś interesującego. To
miejsce jest wspaniałe. Rozgwiazdy, muszelki, ile ich tu jest. Nie ma to jak zanurzyć się w morzu, używając własnej wanny. Zobaczcie, jak tu pasują muszelki i rozgwiazdy. Wygląda na to, że Jess coś jeszcze wymyśliła. O, chyba czas na magię. Sprawdźmy to. Wow. Wy też to widzicie? To ogromna meduza. Jess, do czego jej potrzebujesz? Chociaż nie musisz tłumaczyć, meduzy pięknie świecą w ciemności. Super, teraz moje gniazdko jest po prostu idealne. Wygląda na to, że Monika też coś wymyśliła. Tak, tak, też muszę pomyśleć o oświetleniu. Świetna robota. Ale ładnie i stylowo to wygląda. Oczywiście, inaczej nie może być. A co tam planuje Grace? Chyba też wpadła na ciekawy pomysł. Co tam się dzieje? A, Grace ma błyskawice. Robi wrażenie. Och, jakie piękne miejsce sobie stworzyłam. A raczej wyhodowałam. A mój kącik tak bardzo przypomina morze. Jak tu miło. Mój pokoik jest dla mnie idealny. Nie ma lepszego miejsca na dobry odpoczynek. A co sądzicie o moim małym rajskim zakątku? Czyż nie jest piękny? Tak tu świeżo i przewiewnie. Dzień dobry, oto wasze napoje. Co tu się stało? Jesteście czarownicami? O nie! Jaki on jest zabawny. Nie jesteśmy czarownicami, jesteśmy czarodziejkami. Co tam przyniosłeś? Nasze koktajle? Dziewczyny, częstujcie się. O tak, zaraz spróbujemy. Jest pyszny. Ojej, właśnie umieram z pragnienia. Rewelacja. Ja też się chętnie napiję. Kolor jest wspaniały. O tak, jest naprawdę pyszny. Co to ma znaczyć? Co ja mam zrobić słabo mi? Biedactwo. Podobał ci się filmik? Podziel się nim ze znajomymi, polub i zostaw komentarz. Do zobaczenia. Pa, pa.